cudze chwalicie, swego nie znacie. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Tomasz Gorzowski, fotograf, filmowiec i podróżnik. 36 lat temu miała miejsce katastrofa w Czernobylu. Ty jesteś częstym gościem w tym miejscu. No można powiedzieć, że tak. Dzień dobry. Jestem częstym gościem, a ze względu na to, że byłem tam już 8 razy, te 8 razy tak naprawdę nie odzwierciedla tego, co zobaczyłem, bo liczba, którą teraz powiem, czyli 40 dni w strefie, to jest chyba lepszy obrazek tego, co przeżyłem, to co zobaczyłem. Poza tym rzecz następna, nie jeżdżę na wycieczki, czyli nie wsiadam w autobus i nie robię szybatur, tylko jeżdżę na wyprawy, gdzie bardzo dużo eksploruję i jeżdżę po różnych... Czyli to nie jest tak, że kupujesz wyjazd w biurze turystycznym, jedziesz do Czernobyla, robisz rundkę autobusem i wracasz do hotelu. Nie, to wygląda trochę inaczej, bo tak naprawdę to ja mam tam, że tak powiem, swoich ludzi i to ja zabieram ludzi ze sobą. To ty jesteś takim przewodnikiem po tym miejscu. Można tak powiedzieć, w pewnym sensie, bo wiadomo, że ten pierwodziciel, jak to się nazywa w strefie, musi być ukraiński. Natomiast ja jakby jestem takim kimś, kto koordynuje i pilnuje, żeby przewodnik nie zaprowadził nas w miejsca oczywiste, a żeby nas zaprowadził w miejsca po prostu ciekawe. I kiedy tam po raz pierwszy pojechałeś? To było 6 lat temu, zupełnie przez przypadek. Kolega napisał do mnie, że jedzie do Czarnobyla. Nie, przepraszam, nawet spotkaliśmy się. W rozmowie, że jedzie do Czarnobyla, chciałby, żeby będzie pisał książkę i chciałby, żebym zrobił mu zdjęcia. Stwierdziłem, dobra, Jacek, nie ma problemu, jedziemy. Jacek nie pojechał, ja pojechałem. To jakby zaczęła się moja taka historia, moja przygoda ze strefą. Okej. Okay. A według różnych szacunków, podczas katastrofy w Czernobylu zginęło od 4 tysięcy aż do 200 tysięcy osób. Część strefy, z tego co wiem, jeszcze jest zamknięta i dla ludzi niedostępna, bo jest ciągle skażona. Nie boisz się jechać? To nie jest do końca tak. Strefa jest podzielona w tym momencie na tak jak gdyby dwie strefy. Strefa wykluczenia to jest strefa 10-kilometrowa i to jest strefa, w którą, żeby wjechać, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Natomiast druga część to jest 30 km z punktem kontrolnym w takiej malutkiej miejscowości Dzieciatki. To jest strefa po prostu, czarnobylska strefa wykluczenia. 10-kilometrowa strefa jest to strefa z absolutnym zakazem mieszkania. Tam nie ma opcji, aby ktokolwiek mógł zamieszkać. 10 km promienia wokół miejsca katastrofy. Tak, wokół elektrowni. Czyli to obejmuje między innymi miasto Prypeć, jeszcze kilka miast w okolicy, natomiast nie obejmuje miasta Czarnobyl. W Czarnobylu mieszkają ludzie. A jak tam wygląda twój wyjazd? Lecisz samolotem, samochodem, pociągiem? Dotychczas latałem przede wszystkim samolotem. Pierwszy mój wyjazd to był wyjazd autobusem. Natomiast mimo, że... Ile to jest kilometrów? 1200 do Kijowa, 120 km do strefy. Okay. Jest kawałek drogi. Ja zawsze robiłem tak, że leciałem samolotem do Kijowa, w Kijowie odbierał nas bus, który woził nas później po strefie i opiekował się jak gdyby nami w tym momencie. A po co tam w ogóle jeździsz? A dlaczego lubisz na przykład bitą śmietanę z truskawkami? Bo robię zdjęcia? Ja uwielbiam po prostu takie klimaty. Jestem eksploratorem, uwielbiam odwiedzać miejsca opuszczone. Co więcej, mam jeszcze takiego chopla z przerzutką, że bardzo chętnie odwiedzam miejsca, których inni nie odwiedzają. Czyli jeżeli pojedziemy w bunkry, to dla jednej osoby wejście na szlak turystyczny to jest wow. Dla mnie nie. Ja już muszę na przykład zejść po linie do szybu, muszę zobaczyć więcej, muszę pochodzić po wioskach. Nie mogę być w żaden sposób jak gdyby blokowany przez ludzi, którzy ustalają pewne zasady. Czyli jak widzisz znak zakaz wejścia, to dla ciebie jest oznaka wejdź. Jest znak tu nie wchodź. Okay. To jest kanał na YouTubie, który prowadzę, związany właśnie z takimi rzeczami. Okay. No i staram się nie wchodzić w takie. A ile znaków tu nie wchodź w strefie Czernobyla jest? Jako takich znaków tu nie wchodź nie ma, natomiast są znaki promieniowanie. Są takie trójkątne tabliczki, na których jest znaczek radioaktywności i wiadomo, że tam jest albo stoi, albo nielzja, nie nada.
Ale nie to mogą. Masz taki czujnik pomiaru promieniowania? To jest jakby podstawa. Po to, żeby przemieszczać się po strefie, potrzebujemy dozymetry. Dozymetr... Każdy musi mieć? Nie, z reguły bierzemy na grupę dozymetr. Okay. Ja mam akurat swój, natomiast jakby używanie dozymetra jest dla naszego bezpieczeństwa. Następna rzecz, to chciałbym zauważyć, bo pewnie padnie pytanie, które teraz wyprzedzę. Czy jest tam bezpiecznie? Z jednej strony nie jest bezpiecznie, bo jest to strefa zamknięta, jest to promieniowanie, natomiast z drugiej strony jest bardzo bezpiecznie. Ze względu na to, że są tak zwane hotspoty, w których jest duże stężenie promieniowania. Mhm. Ale w większości, na przykład w Prypeci, w samym mieście jest w okolicach 0,5 do 0,7 mikrosiwerta, a w Warszawie w centrum około 1,1,2. Czyli tak naprawdę w Prypeci jest dużo mniej promieniowania niż w Warszawie. No to bardzo ciekawe. Mówimy o ale w Prypeci nikt już nie mieszka. W Prypeci nie. W tej strefie 10-kilometrowej sam wjazd do Prypeci trzeba mieć zezwolenie. Wjeżdża się przez bramkę, na bramce kontrolują dokumenty i wtedy wjeżdżamy do strefy. Bo Prypeć to jest miasto, które wybudowano na potrzeby elektrowni atomowej. Tak, to było bardzo nowoczesne. To było jedno z ostatnich miast, które wybudował Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, bo tam były takie zwyczaje. Jeżeli budujemy elektrownię, to budujemy wokół tego miasto. Średnia wieku w Prypeci to jest 26 lat. Czyli bardzo młodzi ludzie, którzy zarabiali naprawdę nieźle. Ale powiedziałeś, była w tamtym czasie średnia wieku, bo dzisiaj nikt nie mieszka. No tak, no dzisiaj nikt nie mieszka. Okay. Jakby to zostało. Mhm. Natomiast tam ludzie chcieli jechać ze względu na dobre zarobki, możliwość uzyskania mieszkania. To były nieduże jak na tamte czasy mieszkania, natomiast były mieszkania. Plus dodatkowo jeszcze warunki życia. To było 5 dzielnic na początek. W każdej dzielnicy było przedszkole, w każdej dzielnicy była szkoła. To jest naprawdę niesamowicie, niesamowicie zurbanizowane jak na tamte czasy. I ty byłeś w tym mieście. Tak. Jak on teraz wygląda? No, wygląda naprawdę nieciekawie. Wiele budynków, na przykład szkoła numer 1, raz w roku jest, znaczy za każdym razem jak jestem, zachodzę do tej szkoły, bo czuję do niej sentyment i za każdym razem jest coraz więcej zniszczeń. Ta szkoła się wali. Wiele budynków się wali. A to są takie zniszczenia wynikające z czasu. Plus jeszcze w tej chwili, od mniej więcej półtora roku do dwóch lat, trenowała tam Gwardia Narodowa. W związku z tym również doszło do zniszczeń. Na całe szczęście władze strefy w pewnym momencie wymyśliły, że warto byłoby wprowadzić to jako zabytek UNESCO. Mhm. I to jest, zobaczymy jak będzie w tym momencie, natomiast to jest szansa dla całej strefy wykluczenia, że ona pozostanie w takim stanie. Natomiast w związku z tym, że miałoby to być w UNESCO, pojawiło się dosyć dużo obostrzeń, bo pojawiły się kamery monitoringu, czujniki ruchu i temu podobne. Mhm. I w tym momencie taka eksploracja, o jakiej ja mówię, jaką ja uskuteczniam, jest bardzo utrudniona. Co nie znaczy, że niemożliwa. A to byłby chyba pierwszy obiekt UNESCO w postaci blokowiska. Ale tu bardziej chodzi o całą strefę. Jasne. Jako obiekt. Jasne, okej. Okay. Miasto Prypeć jest w jakiej odległości od elektrowni atomowej? 4 kilometry. To jest dokładnie 4 kilometry. Tak naprawdę, będąc w elektrowni, to miasto widać. Tam jest tak zwany most śmierci, na który przychodzili mieszkańcy Prypeci w czasie awarii, aby oglądać to, co się wydarzyło. Mhm. I w tym momencie, no tak naprawdę, można było do pracy iść piechotą. Natomiast sama urbanizacja, sama organizacja pracy w elektrowni była taka, że po pracowników na zmiany przyjeżdżały autobusy. Stawały w odpowiednim miejscu w Prypeci, zabierały pracowników, odwoziły ich do domu. To dzisiaj w odległości od elektrowni, najbliższej odległości, mieszkają ludzie. Jaka to jest odległość? To jest powyżej 10 kilometrów. To jest dokładnie 13 kilometrów, bo duże skupisko ludzi jest w Czarnobylu. Tylko tu też trzeba zaznaczyć, że mieszkańców jako mieszkańców, może ale inaczej. Ale Czernobylu, wiosce Czernobyl, wiosce a nie tak. Elektrownia Czernobyl, bo to trzeba od siebie oddzielić. W elektrowni pracuje ponad 2000 osób. W tej, w której był wybuch. Taka ciekawostka, tak. Czyli my mówimy o katastrofie w Czernobylu, widzimy elektrownię, która została wyłączona z użytkowania, zalana betonem, a okazuje się, że tam dalej pracują ludzie w tej elektrowni. Z elektrownią atomową to nie jest tak, że przekręcimy kluczyk i ona przestaje działać. Nie ma takiej sytuacji.
Z elektrownią atomową jest tak, że trzeba pewne rzeczy wygaszać powoli, trzeba pewne reakcje wygaszać. I w tej chwili z informacji, które uzyskałem, ci ludzie, którzy pracują w elektrowni, mają pracę przez około jeszcze 50 lat. Jeszcze 50 lat elektrownia jako elektrownia będzie istniała. Co więcej, elektrownia już w tym momencie nie jest dawcą, czyli nie produkuje energii, tylko jest biorcą. To ona tą energię przyjmuje. I teraz jakby wiążąc troszeczkę to z sytuacją w Ukrainie, która się dzieje, wojska rosyjskie, które wjechały do Czarnobyla, wszyscy mówią, że coś tam wysadzą i temu podobne. Generalnie chodziło o to, że w elektrowni jest hub energetyczny. Czyli w elektrowni wystarczyłoby pociągnąć kilka wajch i wyłączyć prąd. Prąd, który idzie z Białorusi poprzez elektrownię. To jest taka rozdzielnia wysokiego, niższego napięcia. Także to wszystko pracuje, to wszystko działa ciągle jeszcze. A jak dzisiaj w telewizji oglądasz te wydarzenia, które są na Ukrainie, tą wojnę, w zasadzie tam już działań wojennych nie ma, ale no jak widziałeś, czytałeś o tym Czernobylu, co myślałeś wtedy? Serce boli. Serce boli, szczególnie w momencie, kiedy oglądałem rosyjskie czołgi, które zaraz przy znaczku Prypeć, jadąc od strony Białorusi, przejeżdżały żołnierze, którzy wykopali w Czerwonym Lesie okopy, zrobili tam magazyn. W tym momencie serce boli, bo będąc tam 40 dni, poznając tych ludzi, padnie pytanie na pewno, ale to o tym opowiemy, poznając samosiołów, czyli ludzi, którzy rdzennych mieszkańców, którzy tam mieszkają, naprawdę się związałem z nimi. Nigdy nic złego mnie tam nie spotkało, wręcz przeciwnie, mnóstwo bardzo fajnych sytuacji, mnóstwo takich sytuacji, które łapały za serce. A wracając do tego Czerwonego Lasu, do informacji o tym, że Rosjanie tam kopali jakieś okopy, a później była informacja o tym, że oni trafili z objawami choroby popromiennej do szpitala, to co o tym myślisz, jak to słyszysz, widzisz? Powiem tak, największa bzdura, jaką w życiu słyszałem. Wystarczy znać troszeczkę topografię tego terenu, żeby wiedzieć, że w miejscu, którym kopali, to jest rzeczywiście Czerwony Las. Natomiast oni nie kopali w miejscu, gdzie są zakopane w kopcach drzewa, tylko kopali na uboczu. Czyli w tym momencie na pewno jest tam podniesione promieniowanie. Natomiast nie jest to tak wysokie promieniowanie, żeby w jakikolwiek wpłynęło na ich zdrowie. Na pewno nawdychali brudu, nawdychali różnego rodzaju dziwnych rzeczy, które są w ziemi, ale z informacji, które mam, a mam je z dosyć poważnych źródeł, nie ma możliwości na chorobę popromienną, nie w tym miejscu. No właśnie, a propos tych twoich znajomości i kontaktów, masz tam jeszcze kontakt z kimś z tych ludzi, z tej okolicy? Tak. Przede wszystkim z moim przewodnikiem, do którego pisałem w momencie wybuchu konfliktu, wybuchu tej wojny, kiedy Rosjanie napadli na Ukrainę. Nie odzywał się prawie tydzień czasu. Martwiłem się o tyle mocno, że ten człowiek mieszka 8 km koło od Dzieciatek, czyli od wjazdu do samej strefy. Czyli można powiedzieć, że 8 km od strefy. Mm-hmm. 20 km od Iwankowa. W Iwankowie była duża potyczka, duża bitwa. Znam tego człowieka na tyle, że jest to rdzenny Ukrainiec, który będzie walczył o swój kraj. I w związku z tym bardzo się obawiałem, że wziął broń, poszedł walczyć i zginął. Odezwał się do mnie w pewnym momencie, wysyłając mi zdjęcia, że właśnie wjeżdżają do strefy z partyzantami. Jeszcze wtedy strefa była okupowana przez wojska rosyjskie. I mniej więcej po tygodniu dostałem zdjęcie, że siedzą u babuszek i próbują po prostu przeżyć. Bo tam jakby było większe prawdopodobieństwo, że wojska rosyjskie nie będą szukać po wioskach kogokolwiek. I w kilka osób tam... Ta nawałnica wojenna, która przeszła przez Czernobyl, w jakiś sposób dotknęła twoich znajomych? Nie, na całe szczęście z ludzi, z którymi mam kontakt, nikomu nic się nie stało. To znaczy, może inaczej, z tymi, z którymi mam kontakt, nikomu nic się nie stało. Nie wiem nic na temat tego, aby komukolwiek się coś wydarzyło. Natomiast jakby większość tych ludzi to są ludzie, którzy mieszkają albo koło strefy, gdzie tych działań stricte wojennych, strzelania większego nie było, poza Iwankowem. I kilka osób mieszkało w Irpieniu,
Cały czas na bieżąco dostawałem zdjęcia, dostaję nadal zdjęcia, informacje na temat tego, co się dzieje, przede wszystkim Kijów, bo to są jakby tereny, które... Wrócisz tam jeszcze? Oczywiście. Oczywiście. Strefę Czernobyla, do Ukrainy ogólnie, czy w różne miejsca na Ukrainę? Do Kijowa? Na pewno do Ukrainy, na pewno do Kijowa. Kijów jest drugim miastem po Gorzowie, które odwiedzałem najczęściej. Bardzo lubię to miasto, bardzo lubię tych ludzi. Spotkałem się tam z mnóstwem ciepła i fajnego odbioru, a myślę, że teraz będzie jeszcze lepiej. Jeżeli może być lepiej. Kijów to piękne miasto, Czarnobyl wciąga. To promieniowanie prawdopodobnie spowodowało, że gdzieś to się we mnie zalęgło i kiełkuje w tej chwili. Jestem zdrowy, to chciałbym powiedzieć. Natomiast no jestem uzależniony, nie ukrywam, że czekam, tylko tak naprawdę nie boję się w tej chwili promieniowania. Bardziej boję się min. Bardziej boję się tego, że teren w Czarnobylu został zaminowany, a został w wielu miejscach. I eksploracja wiosek, miejsc opuszczonych może być niebezpieczna. Tak jak mówię, nie ze względu na to, że jest tam promieniowanie, tylko ze względu na to, że można wejść na minę. To w takim razie, zanim zachęcimy naszych widzów do tego, żeby odwiedzili Czernobyl, miejsce tak niebezpieczne, ze różnych względów już teraz. Jeszcze nie. To może jakie miejsce polecisz blisko Gorzowa? Czy to będzie MRU? Międzyrzecki rejon? Tak, zdecydowanie. Tutaj jak gdyby pozwolę sobie znów zapromować kanał Tu Nie Wchodź na YouTubie. W tej chwili z kolegą Przemkiem robimy taki cykl programów z MRU. Jest to naprawdę świetna sprawa. MRU jest to jeden z największych kompleksów obronnych na świecie. Chyba po linii tym, Maginota na tak, drugi w Europie. Po linii Maginota. Ma niesamowitą otoczkę. Ludzie, którzy tam pracują, przewodnicy, to są ludzie, którzy kochają to, co robią. I dlatego też naprawdę z czystym sercem polecam najpierw trasy turystyczne, natomiast jakby ci, którzy chcieliby tam pojechać, niekoniecznie rozpędzajcie się, żeby wchodzić w miejsca niedostępne. No to poczekaj, bo kiedyś to było, ja pamiętam z czasów, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły średniej, to było miejsce takie, powiedziałbym, dziewicze, nieruszone, nieskomercjalizowane. To się bardzo dużo zmieniło. Teraz tam już są przewodnicy. Jest muzeum. Tak, muzeum. Tam wiem, że teraz trafiły środki z Unii Europejskiej na jakieś tam kolejne modernizacje czy odtworzenia. Jak to dzisiaj wygląda? Możemy odwiedzić Międzyrzecki rejon umocniony, że tak powiem, na własną rękę, czy już tylko włącznie komercyjnie? Warto odwiedzić komercyjnie. To jest tak jak z piwem bezalkoholowym. Warto odwiedzić komercyjnie na początek, ze względu na to, że MRU nie jest do końca bezpiecznym miejscem. Tam bez doświadczenia eksploracyjnego, bez dobrej latarki, ale naprawdę dobrej latarki, nie mówię tu o latarce za 10 zł ze sklepu, polecam wziąć co najmniej 2-3 latarki ze sobą, żeby światła nam nie zabrakło, bo można sobie krzywdy zrobić. Można w wielu obiektach wejść, ale jakby polecam przede wszystkim muzeum. Pniewo albo Boryszyn to są miejsca, które otworzą nam głowę, uzmysłowią nam tak jak gdyby to, co możemy tam zobaczyć, jak to wygląda, a dopiero później, jeżeli ktoś chciał zrobić krok dalej, to... A jest to w zgodzie z prawem? W okresach zimowania nietoperzy nie. Okay. Nie wolno wchodzić. A też zdarzają się takie sytuacje, że ludzie wchodzą do jakichś takich szybów niezabezpieczonych, bo też jest sporo takich dziwnych wejść na tym terenie, gdzie ludzie wchodzą na dziko niejako. To znaczy wyjaśnijmy przede wszystkim, szyb jest od góry. Tak jest. I tam schodzi się po linii. Sztolnia jest prosto, albo korytarz. Okej, okay, no ale... Raczej w szyb ciężko jest wejść. Pamiętam sytuację z zeszłego roku, gdzie właśnie w okolicy Międzyrzecza dwie osoby zaginęły i się okazało, że zechciały właśnie przez szyb wejść sobie w rejon umocniony, no i zaliczyły bolesny upadek i były poszukiwane, więc są też takie... Tylko ludzkiej. Oczywiście, dlatego też chciałbym zaznaczyć, że my mówimy o tym, że zaczynamy od strony komercyjnej, nabieramy doświadczenia, możemy próbować jakichś własnych wypraw, ale nie takich głupik na dziko od razu gdzieś... Nie, to trzymajmy się od takich rzeczy z daleka, bo tam jest naprawdę mnóstwo niebezpiecznych miejsc. W samym rejonie jest korytarz, w którym są na przykład dziury po 2-3 metry i wystarczy wpaść
i wtedy może nas nikt nie odnaleźć. No i jeszcze jak gdyby taka podstawowa rada. Jeżeli gdziekolwiek wchodzimy, pamiętajcie o tym, aby powiadomić kogoś o tym, gdzie jesteśmy i za ile wychodzimy. To jest bardzo ważna rzecz. Czyli jeżeli wchodzę do sztolni, jeżeli wchodzę do szybu, jeżeli wchodzę do obiektu, piszę do znajomego, jestem w tym i w tym miejscu, wysyłam lokalizację i mówię, za godzinę wychodzę. I melduję się. Krótkie podsumowanie. Czernobyl tak, ale jeszcze nie teraz. Zdecydowanie nie teraz. Jeżeli teraz, to MRU. Tak, zdecydowanie. Jakie dokładnie miejsce? Pniewo. Polecasz? Przede wszystkim Pniewo. Pniewo. Muzeum Pniewo, niesamowici ludzie, mnóstwo informacji, przede wszystkim ludzie, którzy robią to z serca. Państwa i moim gościem był fotograf, filmowiec, podróżnik Tomasz Jocz w jednej osobie. Tomku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.